leki homeopatyczne. Jak powiedział pan, panie redaktorze, są to leki. I rzeczywiście są. Ponieważ produkty homeopatyczne zostały dopuszczone do obrotu na podstawie określonej procedury rejestracyjnej. Ta procedura rejestracyjna w ramach Unii Europejskiej jest identyczna. I na podstawie badań i przedstawionej dokumentacji fachowcy podejmują decyzję, czy daną substancję można uznać za lek, czy też nie. Jeżeli ją uznają, to znaczy, że to jest lekiem. Ja wiem, że są głosy, które negują działanie homeopatii. Ale panie doktorze, również... przepraszam, ale czy to nie jest tak, że te badania wykazują to, że ten lek nie szkodzi, więc możemy go dopuścić? Magiel zostawiamy w boku, panie redaktorze. Mówimy o konkretach. Mianowicie, jeżeli jest lek dopuszczony do obrotu, to oznacza, że jest bezpieczny, skuteczny i dobrej jakości. Bo dopuszczenie do obrotu to jest udzielenie odpowiedzi na podstawie dostarczonego materiału, czy lek jest bezpieczny, skuteczny i dobrej jakości. Teraz wracając do efektywności terapeutycznej. Musimy pamiętać, że ten sam lek stosowany u dwóch pacjentów w tej samej chorobie, u jednego zadziała terapeutycznie, czyli pomoże zwalczać chorobę, a u drugiego nie. No niestety taka jest biologia. Biologia ta nie jest algebra ani arytmetyka. Nie da się tego wyliczyć. Jest wiele różnych czynników wpływających na to. Ja powiedziałbym tak. Leki dzielą się na homeopatyczne, od których zaczęliśmy, i alopatyczne. Jedne i drugie nie mają do końca wyjaśnionych mechanizmów działania. Mówiąc o lekach alopatycznych, to mogę powiedzieć, że około 60%, to jest oczywiście taki mój szybki szacunek, nie ma prawidłowo określonych mechanizmów działania. Czyli leczymy się czymś, są efekty pozytywne, ale tak jakbyśmy mieli na egzaminie powiedzieć, dlaczego zwalczamy tę chorobę dokładnie, to by się okazało, że nie wiemy. Wiedza idzie powoli. Potrzeby zdrowotne idą szybko. Jeżeli coś się stwierdza, że nam pomaga, to co stosujemy, a później w ramach badań rozwojowych próbujemy rozwikłać zagadkę, dlaczego nam to pomaga, po to, żebyśmy mogli tworzyć leki nowej generacji. To nie są takie proste rzeczy. Wracając do podstawowego pytania o leki homeopatyczne. Powiedziałbym tak. Jest grupa pacjentów, która przyjmuje leki homeopatyczne. Jest grupa lekarzy specjalizujących się w homeopatii, która ordynuje leki homeopatyczne. Są kraje, w których leki homeopatyczne są refundowane, mówię o krajach Unii Europejskiej. Rozumiem, że jest duża dyskusja. Ja w tej dyskusji stoję z boku, opierając się wyłącznie na dowodach naukowych. Ponieważ są liczne badania kliniczne związane z lekami homeopatycznymi, które wykazują poprawę stanu pacjenta. Jako człowiek już mocno doświadczony w zawodzie, powiedziałbym tak, w swojej praktyce spotykam się z wieloma zagadkami i niewyjaśnionymi historiami poprawy pacjenta, który był w stanie terminalnym, czy nagłej śmierci pacjenta, który wydawało się, że za parę dni opuści szpital. Mam ogromną pokorę do własnej wiedzy i powiedziałbym tak, przed nami jest bardzo długa droga do wyjaśnienia wielu pytań, na które dzisiaj nie potrafimy odpowiedzieć,
Ale ja w swojej praktyce farmakologa klinicznego stosuję bardzo prostą zasadę. Jeżeli coś pomaga pacjentowi, to jest dobre dla pacjenta. Natomiast jeżeli nie ma dowodów naukowych, że to pomaga, no to jest to złe dla pacjenta. Bardzo dziękuję.